Polskie symbole narodowe. Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są godło, orzeł biały, barwy biało-czerwone oraz hymn Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie, zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Orzeł symbolizował władzę i potęgę, dlatego też władcy Polski z dynastii Piastów umieszczali wizerunek orła na pieczęciach, tarczach, chorągwiach i monetach. Orzeł w koronie w tarczy stał się oficjalnym herbem państwa polskiego w XIII wieku za panowania króla Przemysła II. W ciągu wieków polski herb ulegał pewnym przeobrażeniom. Wynikało to ze zmian w kulturze i sztuce oraz wydarzeń politycznych. Za panowania króla Zygmunta I Starego zaczęto wprowadzać herby wielopolowe. Po Unii Lubelskiej i powstaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako herb państwowy ustalił się herb czteropolowy, w którym umieszczano naprzemiennie polskiego orła białego i litewską pogoń, czyli rycerza na koniu. Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów z późniejszymi zmianami, takimi jak zastąpienie otwartej korony wieńczącej godło koroną zamkniętą oznaczającą suwerenność, czy dodanie piątego pola, tarczy sercowej, z herbem osobistym aktualnie panującego króla, był oficjalnym symbolem Rzeczypospolitej do końca XVIII wieku. Od końca XVIII wieku, kiedy państwa zaborcze, Rosja, Prusy i Austria doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej, wizerunek orła wyobrażał ciągłość państwa polskiego. Pod jego symbolem Polacy stawali do walki z zaborcami w kolejnych powstaniach narodowych. Orła umieszczano na herbach z okresu powstania listopadowego i styczniowego, biżuterii patriotycznej oraz pocztówkach. Kontynuując tę tradycję, pod symbolem orła o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej walczyły Legiony Polskie, Błękitna Armia czy Korpusy Polskie w Rosji. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ustawą z 1 sierpnia 1919 roku oficjalnym herbem Rzeczypospolitej Polskiej stał się orzeł biały w koronie w czerwonym polu. Przypominał on kształtem polskiego orła białego z okresu panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Było to nawiązanie do tradycji przedrozbiorowej i wskazanie tym samym na ciągłość państwa polskiego. W 1927 roku podjęto decyzję o zmianie wzoru herbu Rzeczypospolitej. Nowy projekt nawiązywał bezpośrednio do orła białego z czasów Stefana Batorego. Po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne, zależne od sowieckiej Rosji, pozbawiły polskiego orła jego wielowiekowego atrybutu – korony. Dla większości Polaków akt ten symbolizował zniewolenie narodu. Jednocześnie rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, prawowity rząd, będący kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, urzędujący w latach 1940-1990 w Londynie, używał herbu z 1927 roku. W 1956 roku wprowadzono zmianę, zamknięto koronę i zwieńczono ją krzyżem. Należy zaznaczyć, iż według heraldyków orzeł biały jest godłem herbowym, natomiast godło umieszczone w czerwonym polu to herb Rzeczypospolitej Polskiej.
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są biel i czerwień. Wywodzą się one z barw herbu Królestwa Polskiego. Biel to barwa godła, czyli orła białego, czerwień to barwa pola tarczy. Barwy narodowe mają więc pochodzenie heraldyczne. Biel i czerwień stosowano od wczesnego średniowiecza na chorągwiach królewskich i państwowych. Wszystkie chorągwie były sporządzane według dwóch reguł. Umieszczano na nich herb państwowy oraz używano wspomnianych barw. Oficjalnie biel i czerwień zostały uznane za polskie barwy narodowe w czasie powstania listopadowego. Uchwałę w tej sprawie na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego podjął 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego. Zapisano w niej: kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Co istotne, uchwała ta odnosiła się nie do barw flagi, ale kokardy wojskowej, która określała przynależność państwową żołnierzy. Odtąd barwy te towarzyszyły Polakom w walkach o niepodległość. Uczestnicy kolejnych powstań narodowych oraz patriotycznych manifestacji nosili biało-czerwone kokardy, wstążki i opaski. Postanowiono wówczas, że flaga będzie składać się z dwóch podłużnych, równoległych pasów. Biel u góry, czerwień na dole, w proporcjach 5 do 8. Postanowienia te obowiązują do dnia dzisiejszego. Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych. Flaga, szachownica lotnicza, proporzec prezydenta RP, bandera, kokardy, wstążki. Flaga jest eksponowana w trakcie uroczystości państwowych i szkolnych oraz z okazji świąt narodowych, a także wywieszana na budynkach mieszczących urzędy. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto narodowe obchodzone 2 maja. Barwami narodowymi oznacza się polskie samoloty wojskowe, malując na nich biało-czerwoną szachownicę. Po raz pierwszy symbol ten został zastosowany na samolocie jako godło osobiste pilota porucznika Stefana Steca. W listopadzie 1918 roku przyleciał z meldunkiem z oblężonego Lwowa do Warszawy. Hymn to uroczysta, podniosła pieśń patriotyczna, ważna dla każdego narodu. Dla Polaków przez wieki bardzo ważną pieśnią była Bogu Rodzica, którą rycerze śpiewali między innymi podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Po odzyskaniu niepodległości, kiedy dyskutowano nad wyborem hymnu narodowego, rozważano kilka pieśni, między innymi Boże coś Polskę, Rotę, Warszawiankę, Chorał czy My pierwsza brygada. Najważniejszą dla Polaków okazała się jednak pieśń Legionów Polskich we Włoszech, znana dzisiaj jako Mazurek Dąbrowskiego. Hymn narodowy Polski został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku we włoskiej miejscowości Regionale Emilia niedaleko Bolonii. Właśnie tam, z inicjatywy generała Jana Henryka Dąbrowskiego, tworzono legiony mające u boku Napoleona walczyć o wolność Polski. Nadzieje na odzyskanie niepodległości wyrażały pierwsze słowa hymnu: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Warto również zapamiętać, że rękopis Józefa Wybickiego zawiera 6 zwrotek. Tymczasem
Zgodnie z zarządzeniem ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z 1926 roku na hymn składają się tylko cztery. Mazurek Dąbrowskiego za hymn narodowy został oficjalnie uznany w lutym 1927 roku i pozostał nim do dnia dzisiejszego. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią. Pamiętaj o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania lub odtwarzania hymnu. Zachowaj powagę i spokój. Stój w postawie wyrażającej szacunek, na baczność. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy oddają honory salutując, natomiast poczty sztandarowe pochylając sztandar. Pamiętaj o szacunku do barw narodowych. Flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie. Na fladze nie wolno umieszczać żadnych napisów i rysunków. Thank you.